Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Zbliżają się święta, już nieubłaganie zostało nam jedynie kilka dni, tak więc Pani Stefanio, co możemy wprowadzić ciekawszego na święta, na nasz świąteczny stół? Zaczniemy od początku. Rzeczywiście, tu już jest taki czas, że jeszcze możecie Państwo zrobić kilka dni postu. To jest pierwsze przed świętami, co aż się ciśnie, żeby to zrobić. Państwo mówicie, no ale po co post? No już teraz będą święta, to już jak jeszcze pościć? To przeważnie podjadamy podczas wykonywania jakichś sałatek czy ciast. Dokładnie, więc ja bym zaproponowała post. Post, proszę Państwa, był zawsze w naszej kulturze. I czemu on służył? No po pierwsze, żeby oczyścić ciało z tego jedzenia, które na co dzień jemy. A kiedyś to nie tak się jadło jak teraz. Te głupoty, co my jemy, to trzeba to wszystko wyczyścić na święta, żeby później duchowo móc te święta przeżyć. W zgodzie z naturą i w zgodzie z Panem Bogiem. I taki post polecałabym. Ten ciepły post, o tym co mówiłam, ta kasza jaglana, ten krupnik z kaszy jaglanej. Czy jeśli ktoś nie może, to niech sobie zrobi ten rosół dietetyczny. Czyli jak zostało nam kilka, 3-4 dni do Wigilii, to dobrze jest zrobić taką przestrzeń, żeby Pan Bóg w święta mógł wejść do naszych czystych domów. Żadna kobieta, ale to żadna kobieta, jak ugotuje zupę, jak obie i jak zupę domownicy zjedzą, to nie robi tak, że w tym samym garnku drugą zupę gotuje, tylko umyje ten garnek, przewietrzy ten garnek i dopiero na drugi dzień gotuje nową zupę. A my ten organizm traktujemy tak, jakby do tego garnka ciągle to samo tylko nalewać i gotować, nalewać i gotować. No proszę Państwa, tego nikt nie wytrzyma. Ten żołądek trzeba oczyścić, jelita oczyścić, wątrobę, która już nie da rady pracować. Państwo zgagę macie, Państwo macie różne problemy, no to idziecie Państwo do lekarza i mówicie, proszę mi dać tabletkę, bo ja mam zgagę. Nie! Znaczy się, że Twoja wątroba, człowieku, już Cię błaga, na kolanach prosi o to, żebyś ją oczyścił, bo już nie da rady pracować i stąd ta zgaga jest. Dlatego, proszę Państwa, choć te 3-4 dni tego postu zróbcie Państwo tak, jak ja w książce podaję. To nie jest trudne, to po pierwsze. A już jaki będzie nastrój świąteczny, jak człowiek będzie czekał. A jak się oprzeć tym wszystkim zapachom, Pani Stefania? Proszę Państwa, a to tym bardziej się oprzemy tym zapachom. Jak wejdziemy w ten post taki, to idziemy ścieżką Pana Boga i wtedy mówimy, o mój Boże, dał nam takie cudne jedzenie, taką prostą kaszę jaglaną jak złoto polskie, taką czystą marchewkę, która ma tyle wartości, taką pietruszkę, która doskonale nerki oczyszcza, a ile daje nam miłości, ile dobroci, jaki ten Bóg jest wielki. To już Państwo w czasie tego postu cały czas tak myślicie, bo On naprawdę jest wielki w tym, co stworzył. A jeszcze do tego, jak Państwo popijecie herbatkę mistrzowską, czy ziemiańską, czy jakieś inne z tych moich herbatek oczyszczających, czy rozgrzewających, to przecież sama radość Boża w okresie postu. I teraz w takim nastroju Państwo zasiadacie do Wigilii, prawda? A więc macie Państwo sianko. U mnie kiedyś w domu, jeszcze na Podlasiu, to było sianko na całym stole. I na to sianko dopiero się kładło biały obrus i na to się ustawiało to jedzenie wigilijne. I proszę Państwa, teraz no trudno, żeby tak tyle sianka zdobyć, to też jest problem, a poza tym jest inna już nowoczesność, więc będziemy inaczej postępowali. Ale oprócz tego sianka zawsze na stole wigilijnym powinny być zioła, tak jak kiedyś bywało, jak dawniej bywało. A wiecie Państwo, po co są te zioła? Przede wszystkim po to, żeby nam przypominały na każdym kroku, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest wszechmocny i Bóg to wszystko stworzył dla nas. I również to, co będziemy jedli na tym stole wigilijnym, to, co teraz jest na tym stole, to proszę Państwa, wszystko zostało stworzone przez Niego i stąd dlatego na każdym kroku musimy podkreślić, to jest nasz Pan, On jest wielki, On dla nas to stworzył. I jeśli teraz można by było podać ten koszyczek z tymi ziołami wigilijnymi. Czyli to są wszystkie zioła, które są u Pani na stole? Tak, to nie jest, tak, dokładnie tak. Proszę Państwa,
To są takie zioła. U mnie w domu też takie zioła były i u mojej babci w domu też były i prababci. I babcia, jak moja prababcia szła na Sybir, to oprócz chleba suchego, to wzięła również zioła, żeby tam na Wigilię mieć polskie zioła suszone. I proszę Państwa, to jest nawłoć i dziurawiec, bo to są zioła Matki Bożej. I to są zioła dobrobytu, radości, szczęścia w domu. Następnie to rumianek. Tam stawiano, gdzie były panny, żeby były niewinne, żeby były piękne, jak te rumianki, to był rumianek. Krwawnik. Taki krwawnik biały, jak haftowany wygląda na łące. Teraz też pięknie się prezentuje w kompozycji. To jest dla kobiet, żeby kobiety były zdrowe, żeby nie umierały, chociażby przy porodach kiedyś to często było. Tak też musiało być. Następnie lebiotka, ta co z wiatrem tańczy. Lebiotka do macierzanki podobna, a ona była ludziom potrzebna, bo ona taką tężyznę dawała i taką jednocześnie tężyznę i taką łagodność, dla mężczyzny szczególnie. Połączenie łagodności tutaj jeszcze z tężyzną. Mamy jedno. A tu jeszcze jest melisa, która jest bardzo ważna. No, takie uspokojenie dla tego domu. Oczywiście na pańskim stole jeszcze była zawsze lipa. Stąd bardzo często, jak się rodziło dziecko, to pierwsze, co robiono, to zakopywano gdzieś w okolicy domu lipę małą, żeby ta lipa razem rosła z tym dzieckiem. I jak się 10 dzieci urodziło, to taki później był zagajnik lipowy wkoło dworu szlacheckiego. Ale oczywiście lipa jest dla wszystkich, nie tylko dla panów, bo to jest piękne zioło. No i to przyjaciel. Jest zioło, tak, nasz przyjaciel rozmaryn, tak, żeby młodość była do końca dni. A lipa jeszcze, to ciekawe zioło, dlatego że to zioło daje zgodę małżeńską. Stąd nieraz ślubowano sobie pod miłość dozgonną pod lipą, bo to jest zgoda małżeńska. To już mamy na stole, a czy możemy jeszcze urozmaicić ten wieczór wigilijny? Oczywiście, że no, ja nie myślę, żeby na którymś stole, przynajmniej u nas ludzi wierzących, żeby nie było bożonarodzeniowego kompotu z suszonych owoców. Przy czym ja do tych suszonych owoców dodaję tak, jak moi pradziadkowie dodawali ziół. Dodawali macierzanki, no bo jakże bez macierzanki. Czyli nie gotuje Pani takiego zwykłego kompotu nie, z suszek? Nie, nie, dodaję tam jeszcze tak, dodaję śliwki, jabłka suszone, gruszki, jarzębinę, bezczarny, głóg i do tego jeszcze dodaję macierzankę. Macierzankę, żeby była radość, żeby było ciepło, żebyśmy się wszyscy w domu kochali. Żebyśmy zawsze pamiętali, że możemy na siebie liczyć, bo taka jest macierzanka, to jest zioła anioła stróża. Więc po to, żeby ten dom grał, żeby to wszystko było dobrze i do końca naszych dni, to macierzanka jest potrzebna. Proszę Państwa, jeszcze dodaję jeszcze takiego wspaniałego zioła jak rozmaryn i lawenda. To jest zioło, które równoważy młodość i starość. Lawenda to jest mądrość starca, a rozmaryn to jest siła młodzieńca. Więc wszystkim nam takie zioła są potrzebne. To wszystko razem gotuje i wychodzi nam taki kompocik, jak Państwo widzicie. No oczywiście taki wigilijny, można jeszcze do tego dodać soku malinowego albo soku z bzu czarnego. To jeszcze bardziej dekoracyjnie wygląda taki napój wigilijny. A więc na pewno z takich łakoci każdy będzie zadowolony i nikt po sklepową lemoniadę sztuczną nie sięgnie. Proszę Państwa, no jeszcze zapomniałyśmy chyba całkowicie powiedzieć o chabrze, bo mówiłam o rumianku. Rumianek to ta dla tych młodych dziewczyn, bo to jest niewinność, to jest ta niewinna, żeby te dziewczyny zawsze były piękne i niewinne. Ale chaber, piękny. Ja nie wyobrażam sobie, żeby na jakimś stole chabru brakowało, bo jak Państwo widzicie... A możemy coś, nie wiem, jakiś napar z niego zrobić, tak, jakąś herbatkę tak, taką? Tak, tak, za chwilę bo pięknie powiem, pachnie. Ale chaber jest śliczny, bo on pięknie pachnie, poza tym przypomina polskie niebo. I tak jak już mówiłam, a Polakom blisko zawsze było do Pana Boga i zawsze pamiętamy, że na sztandarach były hasła Bóg, honor, ojczyzna, a to jest polskie niebo. I chaber to jak patriota polski, zawsze w zbożu polskim, od wieków, od zawsze. On tam rósł i zawsze się cieszył i dlatego nie wyobrażam sobie, żeby na polskim wigilijnym stole zabrakło chabru. I stąd też ten wieczór wigilijny, później noc wigilijną, gdy idziemy na pasterkę, to jak patrzymy tak ogólnie na Boga, jako na stwórcę tego świata, to jesteśmy tak szczęśliwi,
taka radość nas niesamowita ogarnia, bo to jest święto radości i ta radość już się zaczyna na tym stole wigilijnym, przy tym stole wigilijnym, gdy nie tylko lampki świecą, ale zioła nam powinny świecić, więc dlatego niech ta radość niezwykła tych ziół nam towarzyszy. No ale pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt, więc musimy również zaszczycić naszych domowników czymś niesamowitym. Czymś zupełnie innym. Nie tylko owocami, cytrusami, na które możemy sobie pozwolić na święta, nie tylko wspaniałymi daniami, które przygotowujemy. I też mamy przygotować, bo święta mają być bogate. W przeciwieństwie do dnia codziennego. Dzień codzienny powinien być normalny. I nie zapychajmy się jedzeniem za dużo, bo to jest niedobrze. I wbrew postanowieniom Bożym, bo później mamy problemy. Natomiast od święta już możemy sobie pozwolić na więcej. A czy są jakieś przepisy, których możemy używać specjalnie na święta? Takich, żeby troszeczkę coś innego, coś zdrowszego wprowadzić? No pewnie. To, co podaję w swoich książkach, tam są takie przepisy. A jest coś na wigilijny stół, co można wybrać z tej książki? Proszę Państwa, pewnie, że jest. A bigos z grzybkami, jaki piękny, z olejem lnianym. Kiedyś tak bywało. Na ten bigos czekamy do samych świąt. Bigos? A to jest jakiś specjalny na kapuście kiszonej? Kapusta kiszona, grzybki, które sama suszę i do tego później to wszystko jest na oleju. Lniany, taki olej jak kiedyś był u mnie na Podlasiu. Musi być dobry, prawdziwy, to ja już zawsze tę prawdziwość poznaję, bo znam od dziecka ten smak tego oleju. I proszę Państwa, jaki to jest cudny smak. I po co jakieś głupoty tam robić, jak taki wspaniały bigos. A później pierogi z grzybkami, które na moim Podlasiu zawsze były i do tej pory u mnie w domu. A później pierogi są zasmażane na oleju lnianym. Tego się na co dzień nie robi, bo to nie jest zdrowe tak na co dzień, jakby człowiek jadł. Ale na Wigilię, dla Pana Boga, dla Jezusa ukochanego, który się za chwilę urodzi, to człowiek z takim apetytem zjada te dary natury i dziękuje za każdy kęs. A jeżeli chodzi o słodkości? A słodkości, to my na Wigilię, to jeśli już mamy, to rasuszki robimy, tak jak kiedyś robiliśmy, tak jak na naszym Podlasiu się robiło, to zwykłe ciasto drożdżowe i wtedy na oleju się to smaży. A więc to jedyne, co na święta, na ten taki słodkości mamy. Natomiast my nie robimy maku, tamtej kuti, to były dalsze te tereny podlaskie, natomiast u nas na Podlasiu tego na Wigilię nie było i ja do tego w swojej tradycji nie wracam, ale oczywiście polecam, bo to jest na pewno dobry pomysł. U nas to raczej były teraz suchy, a one też takie postne, takie wigilijne, takie naprawdę, nieraz z jabłuszkiem mama robiła, to naprawdę jest coś wspaniałego. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do pierwszego dnia świąt, bo my mamy wspaniały napój moniuszkowski. Na pierwszy dzień świąt, czy na drugi? No i na pierwszy, i na drugi, bo w Wigilię bym raczej tego, to za bardzo świąteczny jest. Natomiast już święta bym poleciła i taki napój wypijano w domu moniuszków. A to pani Moniuszkowa taki napój przygotowywała. Zostało nam kilka dni do świąt, tak więc możemy jeszcze go przygotować? Tak. Czy nasi widzowie będą mieli okazję? Tak, bo to trzeba teraz zrobić. I proszę Państwa, i to znów ten napój jest w tej książce, tej nowej, właśnie ten moniuszkowski napój, ale tak króciutko. Ja to zawsze robię. Jakich składników nam potrzeba? Z takich ziół, jakie mam pod ręką, tak jak Moniuszkowa to robiła. Natomiast ja Państwu podaję tam specjalny przepis, bo jak Państwo zaczniecie z tego robić co pod ręką, to wyjdzie takie, że Państwo tego nie wypijecie, bo jak się człowiek nie zna na ziołach, no to tego nie zrobi. Natomiast co ja bym poleciła? Liście. Mogą być liście poziomki, liście porzeczki czarnej, liście maliny, liście jeżyny. Ile? To wszystko jest dobre. Taką garść? Tak, dosłownie, tyle. Mhm. Następnie macierzanki troszeczkę dodamy. Tam w przepisie jeszcze podaję Państwu różę dziką, bo teraz można ją kupić. Możecie Państwo trochę dodać głogu. Może być kwiat bzu czarnego, który jest również bardzo aromatyczny, wspaniały, się nadaje na taką okazję. I to wszystko proszę zalać wodą, tak z banuszku. Kilka łyżek, dosłownie 8-10 łyżek tych ziół. Tak, żeby. Tak. I zalewamy to wodą. To macerujemy
Tak na przykład Wigilię to możemy zrobić, a pierwszy dzień świąt możemy to przecedzić i dodać soku pomarańczowego. To jest dla dzieci taka lemoniatka, to jest wersja dla dzieci. Natomiast dla dorosłych dla gości. To jest inna wersja. Czyli to robimy to samo, czyli te zioła wsypujemy i zalewamy wermutem. Wermutem, czyli 10 łyżek i wermut. Ja to robię ze dwa, no bo to tam jeden to mało. I proszę Państwa, to się maceruje, możecie Państwo teraz już zrobić, to kilka dni się pomaceruje, później Wigilię rano przecedzić i niech to stoi, i niech to stoi. A w święta, proszę Państwa, zwlewamy winko nasze moniuszkowskie, czyli ten napój moniuszkowski do dzbanuszka. Pani Alu, przygotujemy dobrze. Teraz. To warto jest pokazania, jak to się robi, to jest cała uroczystość. Tu już mamy winko moniuszkowskie oczywiście przygotowane, robiłyśmy go kilka dni wcześniej. Tak, tak, ja to robiłam, to kilka dni wcześniej, to tutaj mamy jeszcze w słoikach zrobione. A proszę Państwa, już to się latem leżakowało na słońcu, na drugi rok to Państwo tak zróbcie, latem to się robi. Jak liście są takie świeże i to się wkłada do dzbana i to się maceruje przez dłuższy czas. I teraz wlewamy szklankę, tak żeby, no tak mniej więcej tak na oko. Pani wleje. Ale na oko tak, wlewamy, szklankę. Drodzy Państwo, szklankę winka. Jeszcze. Szklanki jeszcze, powiedzmy, jeszcze. Że mamy dosyć duże. Tak, wystarczy. Wystarczy. I to jest jeszcze winko z płatkami róży. Dlatego Państwo widzicie, że kolor taki różowawy nam wyszedł, bo to po prostu jest, jeszcze są płatki róży. Takie letnie, piękne. Dlatego powiedziałam, że ja to latem robiłam. I do tego wlewamy soku pomarańczowego, które najlepiej, jeśli Państwo samodzielnie wyciśniecie. Ile tego soku? Wlewamy. Jak tak macie więcej, państwo, bo to jest tak, na alkoholu. Jedną jeszcze wlewamy. Jak Państwo macie, jeszcze wlewamy. No już wystarczy. Mhm. Czyli jedna szklanka napoju moniuszkowskiego i przynajmniej 3-4 szklanki tego soku pomarańczowego. Chodzi o to, żeby to nie było mocne, żeby to było ale do żeby picia. Ale żeby było przyjemne. Ale bardzo przyjemne i zawrotu w głowie nie będzie, bo to tam alkoholu prawie nie ma. Ale za to jaki to jest napój. A proszę rozgrzeje rodzinę do rozmowy przy stole. Pewnie. A od razu się przypomną czasy, kiedy Moniuszko tworzył wspaniałe opery, wspaniałe pieśni, śpiewniki domowe. I proszę Państwa, sobie przypomnimy, jak to pan Moniuszko z dziećmi, z gromadką dzieci, ze swoją ukochaną żoną biegał po łąkach, jak zbierali te nasze cudowne zioła. A więc to były też ich zioła, nie tylko nasze w tej chwili. I proszę Państwa, jak później robili w domu różne zapasy, konfitury, dżemiki z tego, a później napoje moniuszkowskie nastawiali na półeczkach specjalnych przed domem, jak to się leżakowało, jak to wszystko się, proszę Państwa, słońcem karmiło, a później tylko korek otwierali i z takiej butelki wychodziło tyle letniego słońca, nie była taka radość świąteczna i to potęgowało jeszcze tę radość, bo i tak święta jesteśmy radośni, boż przecież tutaj nam narodził się wspaniały nasz Jezusek, maleńki jeszcze, ale tak się cieszymy właśnie i dodatkowo popijamy taki moniuszkowski napój, żeby tę radość potęgować. Pewnie, że napijmy się. Co jest prawda, dzisiaj jeszcze nie święta, ale spróbować można, żeby chociaż poczuć ten smak, żeby pokazać Państwu, że to jest naprawdę urok, że to jest urok polskich pól, że to jest zapach polskich pól, bo to jest naprawdę wspaniałe arcydzieło. A więc możemy sobie spróbować. I tu, proszę Państwa, to nie jest mocne. Ale przebija się smak. Tak, ale tu są różne zioła. Dokładnie. I jak Państwo dopijecie, to się wydaje, że to jest mocne, aczkolwiek tu alkoholu praktycznie to niewiele jest, bo ten sam wermut niewiele tego alkoholu zawiera. Już nie wspomnę o tym, że sok pomarańczowy alkoholu nie zawiera. Przy czym ja chciałam powiedzieć, że może być sok pomarańczowy, bo mnie na przykład najbardziej smakuje sokiem pomarańczowym i ta według oryginalnej wersji Państwa Moniuszków to tak było, że to był ten sok pomarańczowy. No ale ja często robię również, a szczególnie dla dzieci, ten napój taki na wodzie, może być to woda mineralna oczywiście, albo taka normalna, przegotowana, chłodna,
to proszę Państwa, często dolewam soku malinowego, albo soku jeżynowego, albo wiśniowego. A octu jabłkowego, jakbyśmy do tego tak mówili? Tak. Też może być, tak. To proszę Państwa, to jest coś tak wspaniałego, że dzieci po prostu zachwycone są, zachwycone i to absolutnie nieszkodliwe, bo tu nie ma żadnych barwników, nic sztucznego i możemy się świętami cieszyć. Natomiast jeśli byście Państwo bali się, że przytyjecie Państwo, no bo w święta, tak jak ja zwykle mówię, popuszczamy pasa. Tak, na co dzień to mamy skromne mieć jedzenie, tak jak Bóg nam przekazał. Natomiast od święta jest bogaciej, więc gdybyście Państwo mieli jakieś takie tendencje do tycia, to warto jest popić taką herbatkę. Herbatka Katarzyny Jagiellonki, to jest ta, która wyszła za księcia finlandzkiego i później królowali oni w Szwecji przez wiele, wiele lat. Katarzyna Jagiellonka urodziła właśnie Zygmunta III Wazy, ten, który był naszym królem polskim. I właśnie ona w tej dalekiej, chłodnej Szwecji wymyśliła herbatkę. To była herbatka z cykorii i z kopru włoskiego. Cykoria jest polska. Jakaż to jest śliczna dziewczyna, pani Alu. Jak tylko zaczyna się lipiec i wakacje, no ona bierze plecak i biegnie przed siebie, szczególnie drogami, bo ona lubi te drogi, pobocza, tam kwitnie, ma takie śliczne, niebieskie oczy i patrzy na każdego z taką radością, z takim uniesieniem. I taka cykoria, do tego koper włoski, no i połączycie Państwo. I mamy wspaniałą świąteczną herbatę. Tak, po to, żeby nie przytyć, bo można przytyć, a i cóż po takim jedzeniu. Ale cykoria i koper włoski, który odchudza z natury, nie pozwolą. Drodzy Państwo, my się już musimy pomału żegnać. Życzymy Państwu zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, jak również zachęcamy do przygotowania takiego winka moniuszkowskiego, żeby ugościć swoją rodzinę.